side. The bed was thrown out here, and then she was fighting them both. So were the Russians Russians or Polish or Ukrainian? I partisan skądoni byli? Polacy, Rosjanie, Żydzi? Polacy, Poles. Swoje ludzie. Byli tacy, którzy rabowali, ale byli była partyzanka, która chroniła, prawda? Obviously they were bandits, but those were genuine partisans. Tak, była później tych ruskich, to gdzieś się tam na... Then the Russians came. I co można powiedzieć, jak był... Czy pamiętasz pierwszy transport? Do you remember the first transport? Pierwszy transport pamiętam, bo to takie ciekawe było. Tak? It was very interesting the first time. What's this mean? Co to będzie, jak to będzie, to było ciekawe. What's this? We're interested. Dzieci wszędzie nitko poniesie, no ja już taki podlotek byłam po prostu. Podlotek? No tak, bo co to 16 lat. Podlotek? Co znaczy? Podlotek to taka podpanienka, jeszcze nie panna. Oh, okay, right. Well, I was still a young girl and... To my ciekawe wszędzie, wiem. So we were really, you know, we were interested. A jeszcze jak ładny Niemiec był. Oh, and a nice German. To był taki. 17, yes. So you're talking about the first transport? Yes, the first transport. Oh, kto był w tym pierwszym transporcie? Żydzi. Ale tam nie mówili, że... Jews. When was this? Tam się trafił może i Polak tego. Maybe some Poles or something ale in there as well. Ale przeważnie Żydzi. They were mainly Jews. Żydzi, bo oni krzyczeli po żydowsku, tak wie pan. Because they were shouting in Yiddish. Żeby to człowiek był wiedział, że to będzie potrzebne. Dzisiaj, to ja była tyle... If I'd known I was going to have to remember all this, I'd have made a bit of effort. Załapała tego, tak. Any idea what month it was? Jak to był pogoda w tym momencie? I'm asking about the weather. Okay. Różnie było. No nie, pierwszy transport. Jak był pogoda pierwszy transport? Czyli jaki month? Yeah. No, miesiąc na przykład. A już nie pamiętam jaki to był miesiąc. Ale pogoda była, było ciepło. To było ciepło? Ciepło było, tak. It was warm. Oni potem już i w zimie, ale raczej jak było ciepło. But it was mainly when they were hot that he brought people in. Now pin her down. The first transport, she says she saw it. Where was she? The station? Yeah, or Campbell? Or Germans. Tak, gdzie byłeś, kiedy był ten pierwszy transport? Gdzie byłeś tak ładnie? Tu? Tu. I skąd wiesz, pociąg to był? My się wszystkim interesowali. No, but I was interested in everything. I'm a bit of a busybody. No wie pan, tu znajomy, tu krewny, tu na kolei pracował, bo przecież dużo ludzi pracowało. You know, a lot of people working on the railway. What were the Jews crying in Yiddish? Czy pamiętasz, co oni krzyczeli po żydowsku? Wody. Czy pamiętasz słowa po żydowsku? Nie, po żydowsku to ja nic nie pamiętam. Tak, she doesn't remember the word in Yiddish. Yeah. I'll just turn the radio off. Turning the radio off. Tak, proszę pana. Było, I think your thing's working. I had you as well. Yes, it is. I can see it's going down. Okay, well you're... Yeah, That's a vicious little machine. I said it. You would leave it in your bathroom when some girlfriend... Yeah. jakikolwiek słowa żydowskiego... Wody? Do you want some water? Coffee. Oh, you want some coffee? If there is any. No, there won't be any in that. Why not? No? Renia! Why not? You're getting some more made. Stokało, bo ten pan jeszcze chce. There's some coffee there, it's a little bit thing. Right. I... Czy można... Teraz tak grzeje. Jeszcze tutaj na pół. So, yeah, I'm... Który z panu? Ten pan, tam on chce więcej kawy. Tak? Tak. To trzeba było może zrobić w szklance. Nie. Ja mam kawę. Oh, there's no shortage of coffee. There's no shortage. Żyjesz? Tak. Okay. What? Result, what do you want? Are you okay? Yeah. Jak, kiedy to skończył z pociągami? Jak był pogoda? Yeah, we forgot. What was the weather when the train stopped arriving? Unfortunately, your tactics will not work here. People don't nie know pan, what the oni was tak wywieźli to jakoś trochę wywozili cichaczem. Jeszcze, przepraszam, nie słyszałem. Bo oni stąd trochę tych... No, don't, no, I'm being interviewed. Yeah, but we no, no.
Oni trochę tam do Sobiboru, do tego, do Trawnik. I kiedy to było, że zawożyli do Sobiboru i do Trawniki? O, ja nie wiem, już wiem. Ale skąd wie? Tak, skąd wie, że byli? Moja babcia i mój pierwszy tata, Kina Zygmunt, podpisali, że nie ma partyzantki, a partyzantka czekała na chleb. O tak, ona już powiedziała tę historię. Tak. Tak, już słyszeliśmy ten znak. Okej, dobrze, jak długo operował... Ja nie wiem, czy to było w jesieni, czy to było na w lecie. Tak? Kiedy skończył? Maybe it's autumn, maybe it's summer. Okej, nie schodzi. Michael tam ma kiedyś. Tak, nie, pytamy go o coś, tak, dobrze? Ma. Tak? Patrzę, czy pan ma kawę. Tak, ten pan ma kawę. Tak. I... czy można mi opisać trochę, jak było ludność tu, znając, co się dzieje tam? No bali się, wie pan, każdy się po prostu, co miał do gadania. Tak. Niech był się sprzeciwił, to już tak. By go tam nie było się może zmiły. Tak. Nie, to wie pan, Niemcy, porządek trzymali. Ale nie baliście za własne życie? Jeżeli ktoś był w porządku, czego się miał bać? Ale te Żydzi? Czy oni byli winni coś? Żydzi też byli dobrymi. To, co mi babcia opowiadała ludźmi. Tak, tak. Tutaj były tak. Tak, takie raczej, takie swoje Żydzi byli. Mhm. Byli bardzo lubiani. Moja córka, like która mieszka w Ladispoli, to że ja wiem, to odżyło. Proszę pana, Żydzi, wie pan, każdy Żyd to musiał być interes. Mm-hmm. Bo jak on gadał do mojego ojca, mówi, Natan, co głową zakręcisz, gęba nie da rady zjeść, mówi, a co rękami zarobisz, gęba nie ma co jeść. Tak. Co rękami zarobi, to nie ma co jeść. A nasz przyjaźni tam a właśnie. I proszę pana, to była wioska biedna tutaj. Tak. Proszę pana, Żydzi, wszystko siedziało u Żydów na krechę. Na krechę? No a ja. Co to znaczy? Czy cukier, czy tam jakieś coś, to wszystko u Żyda się brało. Jak teraz się tak. Chłop tam jej zarobił, czy coś sprzedał jakieś coś. Bo Żydzi kontrolowali, czyli sklepy byli żydowskie. Tak. I ludzie jak traktowali tego, że wszystkie był żydowski? Traktowali, a wszystkie sklepy prawie były żydowskie. Tak, ale czy to był kłopot dla ludzi, że Żydzi pracowali w sklepach? To bardzo dobrze było. Bardzo dobrze, bo nie miał dlaczego? Pan na chleb, przychodzi pan prosi, nie? Tak. Oni pracowali, to wszystkie kuliarki brały na kredyt. Wszyscy. Wszystko był na kredyt. No ja. Ale czy to był kłopot dla ludzi, bo bierzesz coś na kredyt i musisz oddać? No to trzeba. No, a teraz tak samo. Bierzemy jej pożyczki, wszystko, prawda? I oddajemy. No tak, staramy, a tak. A ile ludzi w prywatnych sklepach bierze na... zapisuje w zeszycie? Tak. Ja mam magistra w aptece. Zamykaj, bo mnie po nogach zimno. Tak. Który ja bardzo dużo dalej wydaję. No, co tam tego? Ja mam węgiel jeszcze jeden. I mam małą emeryturę. Tak. Więc mój magister mi czeka 2 tygodnie do mojej ręciny. Tak, czeka na... Tak. Tak. Tak i nie ma problemu. Tak. Ale ma też takie towarzystwo, co 2-3 lata w ogóle nie oddali pieniążku. Tak? Tak. Aha. To tak mi pożycza. Tak. Tak. Jak ci ludzie, którzy tu mieszkali, ile mieli lat? Oj, to byli stare i młode, rozmaici. Tak, stare ludzie też byli. Ale ile koło stare? No, oczywiście młodszy niż my jesteśmy teraz, ale... No nie bardzo, bo ja wiem, ojciec mój już nie był taki młody. Nie, ale Niemcy, którzy tu mieszkali w tym pokoju. A to byli różni. Tak? Tak, ale raczej młodzi byli. Tak? To znaczy, bardzo młodzi nie, ale... A co, 20, 25, 30? No, na pewno to 30, tak. Tak? Tak. I czy oni kiedykolwiek mówili o ich pracy?